Słuchajcie, prosto z kadru audycji o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Przypominam, że dzisiaj mówimy o komiksach historycznych. Teraz przejdziemy do pozycji takiej jak Do Adolfów, tom pierwszy z wydawnictwa Vaneko. Komiks no niesamowicie gruby, ale warto się nim zainteresować, ponieważ autorem jest Osamu Tezuka. Kim jest Osamu Tezuka? No, można tutaj śmiało powiedzieć, że to jest najwybitniejszy twórca w historii komiksu japońskiego. Można powiedzieć nawet śmiało, że te charakterystyczne, stereotypowe oczy, charakterystyczne właśnie dla manki i anime, wzięły się tak naprawdę od Osamu Tezuki, ponieważ kolejni twórcy chcieli kopiować wielkiego mistrza, no i tak ten styl, to kopiowanie poszło w taką stronę, że właśnie manga wygląda tak, a nie inaczej, no właśnie dzięki temu autorowi. Od jego nazwiska przyznawana jest nagroda w Japonii dla najwybitniejszych mangaków. Polski czytelnik mógł się już spotkać z komiksami Tezuki, chociażby dzięki komiksowi Metropolis z wydawnictwa Arashi, które było wydane w 2004 roku. Potem wydawnictwo Hanami wydało komiks Pluto. Akurat Pluto to była jakby interpretacja świata, który stworzył Osamu Tezuka. Osamu Tezuka też wystąpił jako on sam w komiksie Życie jako powieść graficzna, aczkolwiek teraz już powoli wydawcy sięgają pieśni Apolla, a dzisiaj akurat właśnie Do Adolfów. Akcja rozpoczyna się w 1936 roku w trakcie olimpiady w Niemczech. No jak już słyszycie, 36 rok to jest okres przed II wojną światową, kiedy naziści Adolf Hitler zdobywa władzę polityczną w Niemczech. My tymczasem śledzimy losy Sohei Togę, który jest reporterem, no i właśnie obserwuje, co tam się wyrabia na tej całej olimpiadzie, gdy dostaje telefon od swojego brata. Jego brat studiuje, na pewno mieszka w Niemczech i ma mu coś bardzo, bardzo ważnego do przekazania. Kiedy mają się umówić, no coś stanęło na drodze naszemu bohaterowi, przychodzi za późno, okazuje się, że jego brat został zamordowany, a pod paznokciami ma ślady po gipsie, nie wiadomo o co chodzi, więc nasz bohater no, stara się wyjaśnić. Tylko że śmierć jego brata jest owiane totalną tajemnicą. Okazuje się, że przyjeżdża na miejsce policja, zabierają zwłoki. Później się okazuje, że tak naprawdę to nie była policja, te zwłoki gdzieś zniknęły. Zaczyna się intryga wręcz kryminalna. Ten komiks jest wielowątkowy. Słuchajcie, on jest strasznie gruby, ma ponad 647 stron i w trakcie tej historii wydarzy się naprawdę, naprawdę dużo, ponieważ okazuje się, że te tajne dokumenty, ja to mogę śmiało zdradzić, bo to się bardzo szybko dowiadujemy, że to są dokumenty, które poświadczają o tym, że Hitler ma żydowskie korzenie. Czyli no niezwykle istotne i one, te dokumenty ujawnione mogłyby zmienić oblicze świata, historii świata, ponieważ jak pamiętamy, no Hitler jako nazista nienawidził Żydów, uważał ich za klasę podludzi i całe te wszystkie nieszczęścia właśnie były na bazie tego antysemityzmu. No i o co chodzi z tymi dokumentami? No tutaj mamy historię przygodową, cały czas trwa pościg. Nasz biedny reporter jest szykanowany, ponieważ policja bezpieka wie, że on gdzieś ukrył te dokumenty, więc on tutaj jest zwalniany. Ludzie w społeczeństwie się odwracają od niego, nie może nigdzie znaleźć zatrudnienia. Cały czas chcą go po prostu złamać tak naprawdę, żeby wydał. Cały czas mamy ten wielki pościg, to jest niesamowite, bo kiedy już mamy wrażenie, że te dokumenty zniknęły na dobre, przepadły, to gdzieś się odnajdują i pościg trwa dalej. Myślę, że w pewnym momencie te historie przygodowe przypominają komiksy Hergé, komiksy z Tintinem, tylko że tutaj no niestety dochodzi do pewnych takich tragicznych sytuacji. Osamu Tezuka totalnie nie oszczędza swojego bohatera, który jest torturowany przez gestapo, który jest torturowany przez bezpiekę. Trup ściele się, nie aż tak gęsto, jakby chciało się powiedzieć, ale dochodzi tutaj do zabójstw, giną ludzie, z którymi zaczynamy sympatyzować, a tylko chodzi o to, że cały czas jest walka właśnie o te ważne dokumenty. W międzyczasie mamy poboczną historię małego Adolfa, który jest synem Niemca i Japonki.
I on zostaje wysłany przez swojego ojca do Hitlerjugend. I to jest pewien problem, ponieważ młody Adolf sympatyzuje, ma przyjaciela Żyda, wyznania judaistycznego, który przez przypadek też dowiaduje się o tej wielkiej tajemnicy, że Hitler jest też Żydem. No i mamy pod koniec tego tomu naprawdę okrutne sceny, kiedy to oni ćwiczą tych młodych Hitlerjugend, kiedy oni są zmuszani do zadawania cierpienia właśnie Żydom. Także komiks, który z jednej strony no, dostarcza no, niesamowitej rozrywki, ponieważ mamy sceny pogoni, pościgów, niczym właśnie w filmach, nie wiem, z Louis de Finet i Fantomasem, te pościgi, pogonitwy, właśnie akurat tam było za kimś, za tym tytułowym Fantomasem, tutaj jest akurat ucieczka przed policjantami, a z drugiej strony mamy naprawdę aspekt, gdzie pokazują no, brutalne działania nazistów w tym przypadku. Także komiks w gruncie rzeczy nie jest dedykowany tym najmłodszym, aczkolwiek, ponieważ no, podejmuje bardzo poważnej tematyki. No i tutaj też warto wziąć do ręki i po prostu przeglądnąć, ponieważ to jest komiks Osamu Tezuki. Koleś stworzył w ciągu swojego życia paręnaście tysięcy stron komiksu. Nie na darmo jest uznawany za najwybitniejszego mangakę w Japonii, czyli twórcę komiksu japońskiego. I no, dzięki wydawnictwu Waneko możemy tutaj wziąć do ręki i zaznajomić się z naprawdę grubą pozycją, mocną pozycją, intrygującą na wielu poziomach i świetnie narysowaną, autentycznie bardzo wspaniale narysowaną, mnóstwo detali, mnóstwo pracy, świetnie narysowana roślinność, ludność, no taki kartun charakterystyczny właśnie dla japońskich twórców, ale przypominam, że komiks został wydany w 83 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, więc jakby styl Osamu Tezuki już jest wyrobiony, już on preferuje, ma własne takie sposoby na przedstawianie postaci, ale no nie można mu ująć tego, że jednak nie oszczędzał się, mamy mnóstwo detali i pod względem rysunkowym komiks również bardzo, bardzo cieszy oczy. Także wszystkich zainteresowanych, jak to wyglądało z punktu widzenia Japończyka, czyli początek, sytuację przed II wojną światową, początek II wojny światowej, sytuacja Żydów w Japonii. Jeśli was interesuje ten komiks, a jeszcze warto przypomnieć, znaczy poinformować, że jest jeszcze wkładka historyczna między poszczególnymi rozdziałami, co jest bardzo istotne, ale póki co, jeśli was zaintrygowałem, to zapraszam do wydawnictwa Waneko i do komiksu Do Adolfów, tom pierwszy.